W 1989 roku ruch Chorzów jako Beniaminek wygrał swoje 14. Mistrzostwo Polski. Był to drugi taki przypadek w dziejach naszego futbolu po tytule Krakowi w 1937. Zapraszam na film o drużynie Jerzego Wyrobka, która zaszokowała piłkarską Polskę. Końcówka sezonu 86-87 była pełna kontrowersji, delikatnie rzecz ujmując. PZPN anulował wyniki 3 meczów z 2 ostatnich kolejek, a spotkanie z 28 serii gier Górnik Wałbrzych - Motor Lublin powtórzono. Jednym z tych unieważnionych spotkań był pojedynek Zagłębia Lubin z Ruchem Chorzów, który na zielonym boisku zakończył się wygraną górnośląskiego zespołu. Miedziowych futbolowa centrala podejrzewała wtedy o brak tak zwanego należytego zaangażowania. Ostatecznie Ruch zakończył rozgrywki na 14. miejscu i był zmuszony zagrać w barażach o utrzymanie z Lechią Gdańsk. To właśnie wtedy padł najsłynniejszy samobój w historii polskiej piłki, kiedy golkiper niebieskich Janusz Jojko wrzucił sobie piłkę do bramki. Tym samym Chorzowianie przegrali pierwsze starcie z Lechią 1-2, a po nim klubowa sprzątaczka miała znaleźć w szatni torbę z pieniędzmi, jednak nie ujawnił się jej właściciel. Krążyła też wersja, że owa torba pojawiła się w szatni znacznie wcześniej. Sprzątaczka zaniosła pieniądze do prezesa Bugdoła, a ten pod naciskiem piłkarzy oddał im torbę z pieniędzmi. Rewanż z Lechią zakończył się zwycięstwem gdańszczan w takim samym stosunku i Ruch po raz pierwszy w swojej historii spadł z pierwszej ligi. Antybohater baraży Janusz Jojko pół roku później odszedł do GKS-u Katowice. Niebiescy utrzymali większość składu na kolejne rozgrywki, a misję powrotu do pierwszej ligi powierzono młodemu trenerowi Jerzemu Wyrobkowi, którego asystentem został Henryk Wieczorek. Duet ten podniósł mentalnie rozbitą po spadku drużynę i wygrał grupę pierwszą drugiej ligi z 9-punktową przewagą nad GKS-em Jastrzębie. Co ciekawe, selekcjoner pierwszej reprezentacji Wojciech Łazarek powoływał zawodników drugoligowego Ruchu do kadry, Mieczysława Szewczyka i Krzysztofa Warzychę. Obaj zagrali chociażby w towarzyskim starciu z Rumunią w Bydgoszczy jesienią 1987. Dla Szewczyka był to pierwszy i ostatni występ w biało-czerwonych barwach. Przed rozpoczęciem rozgrywek 88-89 nie dokonano wzmocnień, bo na klubie ciążył zakaz transferowy będący pochodną wydarzeń z końcówki sezonu 86-87. Zespół był oparty na zawodnikach ze Śląska, głównie na wychowankach. Wśród nielicznych graczy urodzonych poza regionem byli m.in. Lech, Waleszczyk, Mosur i Szewczyk. Chorzowianie grali w tamtym sezonie ograniczoną grupą piłkarzy. Trener Wyrobek z reguły stawiał na 15-16 nazwisk. Dzięki temu powstał świetnie rozumiejący się kolektyw. Niekwestionowaną gwiazdą niebieskich był bramkostrzelny Krzysztof Warzycha, który zazwyczaj był jedynym napastnikiem w taktyce Wyrobka. Popularny Gucio w omawianym sezonie trafił do bramki rywali aż 24 razy. Kroku próbował mu dotrzymywać skrzydłowy bądź napastnik Mirosław Bąk, autor 8 goli w rozgrywkach 88-89. Jednak prawdziwym ulubieńcem kibiców z ulicy Cichej nie był żaden z nich, a prawoskrzydłowy Józef Nowak, który po zdobytych przez Ruch golach wskakiwał na płot, cieszyć się razem z kibicami. Wyróżniających się piłkarzy było w Ruchu oczywiście więcej. Drużyna miała oparcie w doświadczonych: Leszku Wronie, który po rundzie jesiennej wyjechał do USA, i Albinie Wirze, trzykrotnym mistrzu Polski z zespołem z Chorzowa w latach 70. W drugiej linii, obok wspomnianego wcześniej Szewczyka, dużo zależało od Krystiana Szustera. Natomiast w obronie prym wiedli Waldemar Waleszczyk, Jacek Chorzewski, Dariusz Fornalak i Waldemar Fornalik. A o bluzę z numerem 1 konkurowali Ryszard Kołodziejczyk, grający dobrze na linii, oraz Piotr Lech, pewnie czujący się na przedpolu. Górą z tej rywalizacji wychodził ten pierwszy.
Warto także wspomnieć, że do pierwszego składu dobijali się też młodzi zawodnicy Dariusz Gęsior, Mirosław Mosur i Damian Łukasik. Dzięki im wszystkim w całych rozgrywkach 88-89 Ruch stracił zaledwie 18 goli, czyniąc z własnego stadionu prawdziwą twierdzę. Na Cichej Ruch wygrał 12 z 15 pojedynków. Chorzowianie jesienią 1988 roku pokonali u siebie zarówno Legię, jak i Górnika Zabrze, a z groźnym w tamtym sezonie GKS-em Katowice zremisowali na Bukowej bezbramkowo. To dało trzecie miejsce po pierwszej fazie rozgrywek. Należy podkreślić, że w tamtych czasach w pierwszej lidze za mecze wygrane różnicą minimum 3 bramek przyznawano 3 punkty, a za porażki w takich rozmiarach odejmowano punkt. Wiosnę Ruch rozpoczął od 2 derbowych starć. Najpierw zwyciężył Sząbierki Bytom na wyjeździe po trafieniu Mirosława Bąka, a później u siebie zremisował z GKS-em Katowice, w którego bramce świetny występ zanotował były golkiper niebieskich Janusz Jojko. Prowadzenie dał Ruchowi Krzysztof Warzycha w 21 minucie, a chwilę później wyrównał Jerzy Wijas. Remis 2-2 z UKS-em wynikał z błędów debiutującego w bramce Ruchu Piotra Lecha, który zawalił pierwszego gola. W przekroju całego spotkania chorzowianie byli jednak lepsi. Następnie drużyna Wyrobka zrewanżowała się za odpadnięcie w półfinale Pucharu Polski Jagiellonii i wygrała po bramce Warzychy. 2 punkty ekipa z Cichej przywiozła też z Poznania, pokonując zasłużenie Lecha 2-1. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Kluczowy dla rywalizacji o tytuł był kwiecień 1989. Wtedy niebiescy pokonali za 3 oczka GKS Jastrzębie 5-0 i Wisłę Kraków 4-1, a Górnik Zabrze w całym miesiącu zdobył zaledwie 2 punkty, Ruch natomiast aż 8. Zimny prysznic dla chorzowian nastąpił 10 maja, kiedy przegrali u siebie ze Stalą Mielec. Była to jednak jedyna domowa porażka w całym sezonie. Niemoc strzelecka trwała 2 kolejne mecze, bo niebiescy bezbramkowo zremisowali na wyjazdach z Pogonią i Legią, choć Wyrobek uznał, że te punkty należy szanować. Przełamanie nastąpiło z Widzewem, którego Ruch odprawił z bagażem 4 bramek. Kibice mogli z optymizmem czekać na derbowe starcie z Górnikiem w Zabrzu zaplanowane na 7 czerwca 1989. Już w 6 minucie na prowadzenie wyszli goście. Dariusz Gęsior urwał się prawym skrzydłem i zaskoczył Józefa Wandzika. Niespełna 20 minut później Górnik wyrównał za sprawą Ryszarda Cyronia. W 56 minucie za faul Mirosława Szlezaka na Mieczysławie Szewczyku sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamienił Krzysztof Warzycha. Na 4 minuty przed końcem Waldemar Fornalik sfaulował w polu karnym Ryszarda Cyronia i tym razem 11 mieli Górnicy. Sam poszkodowany postanowił wykonywać karnego, ale jego strzał obronił Ryszard Kołodziejczyk. Ruch pokonał najgroźniejszego rywala na jego terenie 2-1, tak więc było niemal pewne, że Górnik nie będzie świętował 5. z rzędu Mistrzostwa Polski. Na pole position ponownie wysunął się chorzowski Ruch. Po meczu w Zabrzu ekipa Wyrobka pokonała Olimpię Poznań 2-1 oraz zwyciężyła na wyjeździe w bardzo trudnym spotkaniu Śląsk Wrocław 1-0. W szatni rozradowani piłkarze skandowali wtedy England, England. Dlaczego? To oznacza twardzieli. My takimi jesteśmy. My, chorzowianie, wyjaśniali. Przed ostatnią kolejką Ruch miał 2 punkty przewagi nad GKS-em, ale to klub Mariana Dziurowicza miał lepszą różnicę bramek. Jeśli w ostatnim spotkaniu Ruch zremisowałby, a GKS wygrałby za 3 punkty, to GKS zostałby mistrzem Polski. 21 czerwca na Cichą przyjechał pogodzony ze spadkiem Górnik Wałbrzych. Ruch wygrał pewnie 4-1, a hat-tricka ustrzelił Gucio Warzycha. Tytuł wrócił do Chorzowa po 10 latach.
W nagrodę za zdobycie mistrzostwa piłkarze, którzy grali regularnie, otrzymali telewizor i magnetowid. Po końcowym gwizdku nie świętowano, doszło bowiem do ekscesów chuligańskich. Fanatycy ruchu atakowali milicję czym popadnie, użyli nawet rur do nawadniania murawy, które leżały za linią boczną. Awantura zaczęła się, gdy milicja spałowała młodego chłopaka, który przeskoczył przez płot, aby wręczyć kwiaty jednemu z piłkarzy ruchu, co się stało potem doskonale widać na załączonym materiale. W konsekwencji zajść po meczu z Górnikiem Wałbrzych, trzy pierwsze starcia w nowych rozgrywkach, ruch w roli gospodarza musiał rozegrać 100 km od Chorzowa. Padło na Wrocław. W kolejnym sezonie ruch wystartował w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych, ale nie dał rady Sredecowi Sofia, przegrywając dwumecz w pierwszej rundzie 2-6. Należy jednak podkreślić, że w bułgarskiej drużynie aż roiło się od młodych talentów, które niespełna 5 lat później zajęły z reprezentacją czwarte miejsce na mundialu. Wystarczy wspomnieć Stoiczkowa, Kostadinowa, Iwanowa czy strzelca gola na 5-1 w rewanżu Ljubosława Penewa. W lidze w sezonie 89-90 ruch spisał się fatalnie, bo zajął dopiero 12 miejsce. Pewnym usprawiedliwieniem było odejście króla strzelców poprzednich rozgrywek Krzysztofa Warzychy, który po rundzie jesiennej odszedł do Panathinaikosu, aby ratować finanse klubu. I na tym koniec opowieści o ostatnim, jak dotąd, Mistrzostwie Niebieskich. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.